z okazji tak wspaniałej rocznicy nie mogę sobie odmówić tego, żeby powiedzieć parę słów na temat małżeństwa, parę słów na temat rodziny. Dlatego, że to jest niezwykle ważny, niezwykle istotny temat. Rodzina jest fundamentem społeczeństwa. Rodzina jest tą niezwykłą instytucją, instytucją stworzoną przez Boga, która niesie w sobie coś szczególnego, coś, co jest przekazywane z pokolenia w pokolenie. To jest coś, co jest pewnym nośnikiem, jest łącznikiem tych wartości, które sprawiają, że albo społeczeństwa rozwijają się, albo społeczeństwa upadają. I dlatego warto jest zadawać sobie to pytanie ciągle na nowo, po to, żeby móc być świadomym, żeby uświadamiać sobie, czym tak naprawdę jest małżeństwo, czym tak naprawdę jest związek dwojga ludzi. Kiedy sięgniemy do Pisma Świętego, do Bożego Słowa, na samym początku Biblii opisana jest historia stworzenia pierwszych ludzi. Myślę, że dla nas w tym kontekście najciekawszy jest opis pierwszego spotkania Adama i Ewy, pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety. Wiemy z opisu biblijnego, że pierwszy został stworzony Adam. I wiemy też, że czuł się samotny. I Bóg postanowił mu pomóc. Pomóc w ten sposób, że chciał uczynić, chciał stworzyć odpowiednią osobę, wręcz powiedział odpowiednią pomoc dla niego. I wiem, że w języku polskim ten tekst nie oddaje tej dramaturgii, tego napięcia, tych emocji, jakie oddaje tekst hebrajski, ale i musicie mi tu uwierzyć na słowo, chyba że znacie język hebrajski, możecie sami to sprawdzić. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale w oryginale jest napisane, że kiedy Adam po raz pierwszy zobaczył Ewę, zachwycił się. Wręcz możemy powiedzieć, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. On, kiedy spojrzał na nią, z zachwytem powiedział: to jest właśnie to, czego mi potrzeba. To jest właśnie ta właściwa osoba. To jest właśnie to, co sprawi, że będę dopełniony, że nie będę samotny. I od razu, kiedy zaczyna mówić, to są oświadczyny. Wiecie, jak to jest facet, trochę chropowate, trochę nie za bardzo romantyczne, ale faktycznie to, co mówi, to są oświadczyny. On mówi: tak, to jest ta osoba, tak, ja ciebie potrzebuję, tak, ja chcę być z tobą. I Bóg, który był towarzyszem w tym momencie, dlatego że On przyprowadził Ewę do Adama, On przedstawił ich sobie, wtedy Bóg powiedział tak, i to są słowa zapisane zaraz na początku, w drugim rozdziale Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w 24 wersecie, Bóg mówi: dlatego opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę i łączy się z żoną, także oboje stają się jednym ciałem. Bóg tłumaczy na przyszłość coś, co sprawia, coś, co się dzieje w momencie, kiedy dwoje ludzi odnajduje siebie i podejmują decyzję, żeby być razem, żeby żyć razem ze sobą. I tu jest coś, co możemy powiedzieć, że to jest Boży cud. Boży cud. Dlatego, że to nie tylko to, że dwoje ludzi decyduje się być razem, ale dwoje ludzi decyduje się połączyć ze sobą
I to połączenie obejmuje każdy rodzaj więzi, który doprowadza do tego, że oboje stają się wręcz jednym ciałem. Jedno ciało. Znowu w oryginale dosłownie oznacza to, że dwie osoby zostają tak sklejone, tak połączone, że to wygląda jak jedna całość. Jak jedna całość. I od razu na samym początku musimy to bardzo mocno podkreślić, że małżeństwo to jest coś o wiele więcej niż tylko bycie razem. To jest coś o wiele więcej niż wspólny seks, niż wspólne mieszkanie czy finanse. Małżeństwo to coś, co sprawia, że następują tak głębokie więzi, że można osiągnąć bardzo głęboką jedność. I to jest zarazem fundament, jak i cel dla małżeństwa. Rozwijanie więzi. Rozwijanie więzi, które prowadzą do doświadczenia tego, że już nie ma ja, moje, dla mnie, ale teraz pojawia się my, nasze i dla nas. Wiecie, kiedy stajemy naprzeciwko siebie, składając sobie przysięgę małżeńską i wszyscy, którzy tego doświadczyliśmy, Tomek, Basia 20 lat temu, ja mam w tym roku 14 rocznicę, jestem trochę młodszy w tym stażu, ale ten moment, kiedy stajemy naprzeciwko siebie, kiedy składamy sobie przysięgę małżeńską, kiedy ślubujemy swojemu partnerowi wierność, miłość, bez względu na okoliczności, ślubujemy do śmierci. Nasze tak, które wtedy wypowiadamy, które wypowiadamy wobec siebie, ono tak naprawdę jest wypowiedzeniem tak Bożemu wskazaniu odnośnie małżeństwa. My ogłaszamy wtedy, że opuszczamy coś. Opuszczamy to, co do tej pory było treścią naszego życia. Opuszczamy nasz dom rodzinny. I to nie jest istotne, czy w tym momencie jeszcze mieszkamy z rodzicami, czy nie. Ale do tej pory byliśmy częścią rodziny, byliśmy częścią naszego domu rodzinnego, ale teraz przychodzi czas na coś nowego. Przychodzi czas na opuszczenie tego starego, tego w czym się było, po to, żeby teraz połączyć się ze swoim współmałżonkiem i założyć nowy dom, nową rodzinę. I tu jest bardzo ważny czynnik, bardzo istotny czynnik. Żeby założyć coś nowego, trzeba opuścić coś starego. Żeby zbudować coś nowego, trzeba opuścić coś starego. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby zerwać wszelkie więzi, jakie łączyły nas z naszymi rodzicami, z naszymi bliskimi. Ale to, co jest istotne, to świadomość tego, że teraz buduję coś nowego. Że teraz jest przede mną wyzwanie. Że teraz Bóg powołuje mnie do tego, że teraz najważniejszą rzeczą jest budowanie więzi z tym, komu mówimy sobie wzajemnie tak. Budujemy ze sobą więzi. I one są ważniejsze niż więzi z mamusią czy z tatusiem. Dlatego, że to jest to powołanie. To jest to przeznaczenie. My wyrażamy poprzez nasze ślubowanie małżeńskie, my wyrażamy naszą wolę, że będziemy budować więzi ze swoim współmałżonkiem, że będziemy dążyć do coraz bliższej jedności, do coraz większej bliskości. I tak naprawdę całe małżeństwo jest wypełnianiem tych słów. Jest wypełnianiem tego, co Bóg ustanowił jako małżeństwo. I to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Dlatego, że to jest fundament. To jest fundament i to jest cel. Jeśli jesteś samotną osobą jeszcze, potrzebujesz to zrozumieć.
Potrzebujesz to zrozumieć. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ludzie łączą się ze sobą z tak różnych powodów i po prostu albo zapominają, albo nie rozumieją tego, dlaczego to robią. Dlaczego to robią? Wiecie, ludzie podejmują decyzję o rozpoczęciu wspólnego życia z różnych powodów. Jedni nie chcą być sami. Inni ze względu na seks. Inni ze względu na oszczędności, kiedy połączy się wspólnie wydatki i dochody. Są różne powody, dlaczego ludzie decydują się być razem ze sobą. Przeczytałem kiedyś w jednej gazecie, że pewna para w Stanach Zjednoczonych podczas ceremonii zaślubin złożyła sobie przyrzeczenie, iż będą razem tak długo, jak długo będą się kochać. A kiedy nagle poczują, że już nie żywią do siebie takiego uczucia jak kiedyś, to po prostu poszukają sobie nowej miłości. I kiedy to zrozumiemy, to zrozumiemy też, dlaczego często ludzie, kiedy nie potrafią odnaleźć się w związku, podejmują decyzję o spróbowaniu jeszcze raz z innym partnerem i potem jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Dlatego, że nie rozumieją tego, czym jest małżeństwo, czym jest związek z drugim człowiekiem. Czym jest? To jest szczególna relacja, która dotyczy budowania, rozwijania więzi, która dotyczy doświadczania jedności. Więc jeśli jeszcze nie jesteś w związku, jeśli jeszcze nie jesteś w małżeństwie, pamiętaj, kiedy będziesz podejmować te decyzje. Tu nie chodzi o atrakcyjność osoby, tu nie chodzi o jej status majątkowy czy społeczny, tu nie chodzi o wykształcenie, ale tu jest pytanie, czy to jest osoba, z którą decyduje się na całe życie rozwijać i budować więzi w każdej dziedzinie życia. Czy decyduje się walczyć i rozwijać i doświadczać jedności? Dlatego, że tym jest małżeństwo, które zostało wymyślone przez Boga, stworzone przez Boga i została dołączona instrukcja, Boża instrukcja do tego, co Bóg stworzył. Co to są więzi? Słownik mówi, że więzi to jest coś, co łączy. Coś, co jednoczy, zespala ludzi ze sobą. To jest związek. Coś, co sprawia, że ludzie są z sobą powiązani. Jest słowo, które jest bliskie temu, które mówi wręcz o związaniu. Wręcz o związaniu. Coś, co wiąże, co zespala dwoje ludzi. Więzi to jest coś, co nie przychodzi samo z siebie. Więzi się nie zdarzą same z siebie. Więzi wymagają zaangażowania. I kiedy Bóg mówi o więziach, On mówi o każdej sferze życia. On mówi zarówno o duchowości, On mówi o sferze intelektualnej, o sferze emocjonalnej, sferze wolicjonalnej i sferze fizycznej, sferze seksualnej. Człowiek jest całością, dlatego potrzebuje rozwijać więzi w każdej z tych sfer. Jakiekolwiek zaniedbania, jakakolwiek sfera życia pozostawiona sama w sobie może stać się miejscem potknięcia. Brak więzi w jakiejkolwiek z tych dziedzin osłabia ten związek, osłabia jakość relacji, osłabia jakość małżeństwa. Jeśli już jesteś w związku, potrzebujesz spojrzeć na jakość więzi w każdej sferze waszego związku.
Potrzebujesz zadać sobie pytanie, jak wyglądają wasze więzi duchowe. Jak wyglądają wasze więzi duchowe? Jak wyglądają wasze więzi emocjonalne? Jak wyglądają wasze więzi intelektualne? Jak wyglądają wasze więzi fizyczne? Jak wygląda wasz seks? I to nie dotyczy wieku. I tak samo mógłbym zapytać, jakby idąc krok dalej, jak bardzo udało się wam uzyskać jedność w sferze duchowej? Czy odbieracie na podobnych falach duchowych? Czy jesteście w stanie razem się modlić? Czy jesteście w stanie razem czytać Boże Słowo? Czy jesteście razem w stanie stanąć przed Bogiem i walczyć o coś, co jest wyzwaniem dla każdego z was, czy też dla was jako małżeństwa, czy rodziny? Jak bardzo udało się wam uzyskać jedność w sferze emocjonalnej? Jak bardzo udało się wam uzyskać jedność w sferze intelektualnej? Jak bardzo udało się wam uzyskać jedność w sferze fizycznej? Czy upływający czas, upływające lata sprawiają, że te więzi są coraz mocniejsze i coraz bardziej doświadczacie tego, że stajecie się jednością? I chcę ci powiedzieć, że jesteś za to tak samo odpowiedzialny jak twój partner. Czasami takie pytania są problemem. Dlatego, że to jest życie. To nie jest sztuczny świat. To są dwie wolne osoby. Ale wiecie, czasami takie mam wrażenie, że w relacji z drugim człowiekiem tak łatwo przychodzi nam znajdować wymówki. No, ty nie znasz tej drugiej osoby. Gdybyś znał tą drugą osobę, no, gdybyś trochę poprzebywał u nas w domu, to byś wiedział, jak mam ciężko. I tego się nie da po prostu zrobić. Wiecie, znajdujemy wymówki. Ja nie mówię, że mi jest ciężko. Ale jeśli Bóg to powiedział, to oznacza, że to jest możliwe. Że to jest możliwe. I wiecie, chciałbym przeczytać teraz parę wersetów. Przeczytaliśmy do tej pory jedno zdanie z Biblii, więc pozwolicie, że dołożę jeszcze parę wersetów. I od razu na wstępie chciałbym zrobić jedną uwagę. Te wersety, te fragmenty nie odnoszą się do małżeństwa. One odnoszą się do normalnych relacji z innymi ludźmi. To są wersety zaczerpnięte z różnych listów apostoła Pawła, które mówią o tym, jak powinna być, jaka powinna być nasza postawa w relacjach z innymi ludźmi. Więc jeśli odniesiemy te wersety do małżeństwa, bo to też jest dwoje ludzi i też to są relacje, to jeśli Paweł stawia pewien standard w relacjach międzyludzkich, to możemy je zastosować także odnośnie małżeństwa i pomyśleć nawet, że moglibyśmy choć troszeczkę podnieść poprzeczkę, tak? Więc posłuchajmy uważnie i spróbujmy pomyśleć o swoich relacjach ze współmałżonkiem, odnosząc się do tych fragmentów. I druga uwaga, bardzo ważna, proszę patrzmy na siebie. Żebyśmy nie mieli postawy typu o, on to powinien usłyszeć. O, ona się powinna nad tym zastanowić. Umówmy się, że patrzymy na siebie, dobrze? Nie mamy teraz lekcji osądzania swojego współmałżonka. Ale spróbujmy spojrzeć na siebie i przeegzaminować
swoją postawę. Przeegzaminować samego siebie. Pierwszy fragment pochodzi z listu do Filipian, z 2 rozdziału, 3 i 4 werset. Posłuchajmy. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Czy jesteś w stanie zastanowić się, jak by wyglądał twój związek, twoje małżeństwo, gdybyś przyjęła taką postawę? Że będę uważał tę drugą osobę za ważniejszą od siebie. Drugi werset. List do Efezjan, 4 rozdział, 2 werset. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Ale jeśli apostoł Paweł mówi, że taką postawę powinniśmy mieć wobec innych ludzi, dlaczego nie w małżeństwie? List do Rzymian, 12 rozdział, 10 werset. Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Bardzo podoba mi się to słowo wyprzedzajcie się. Może to byłoby dobre, żeby umówić się na taką rywalizację. Nie na rywalizację, kto komu udowodni, kto ma rację. W tym jesteśmy dobrzy, prawda? Ale na rywalizację, kto kogo bardziej zaskoczy, wyprzedzając drugą osobę w okazywaniu szacunku. Wiecie, szacunek jest czymś niezwykłym. Bóg powiedział, że jeśli ktoś Jemu będzie okazywał szacunek, On odpłaci szacunkiem w drugą stronę. To pokazuje nam, jeśli w tej niezwykłej relacji między nami a Bogiem szacunek odgrywa tak wielką rolę i Bóg przywiązuje tak wielką wagę do szacunku, jak mogłaby zmienić się atmosfera w relacji, jak mogłaby zmienić się atmosfera w domu, jeśli szacunek byłby jedną z ważniejszych wartości. Kiedyś pewien wierzący psycholog powiedział, że nie ma większego prezentu, jaki rodzice mogą zrobić dzieciom, jak to, że okazują sobie nawzajem miłość i szacunek. Że to jest najlepszy prezent, jaki mogą zrobić swoim dzieciom i wnieść pozytywne wartości w ich przyszłe związki, w ich przyszłe małżeństwa. Miłość i szacunek. Patrzmy dalej. List do Galacji, 6 rozdział, 2 werset. Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. To jest prawdziwe zaangażowanie się w życie drugiej osoby. Ktoś kiedyś powiedział, że miłość zaślepia, małżeństwo otwiera oczy. Będąc drugą osobą, poznajemy słabości drugiej osoby. Choćbyśmy nie wiem, jak próbowali to ukrywać, jak grać, prędzej czy później ta druga osoba odkrywa nasze słabości. I my tak samo. Wiecie, to jest coś niezwykłego, jeśli moglibyśmy stanąć w miejscu, gdzie decydujemy się pomóc drugiej osobie nosić jej ciężary, nosić jej brzemiona. W
wspierać tą osobę w słabościach tej osoby. To jest coś potężnego. To buduje więź. To przynosi bliskość. My boimy się odkrywać nasze słabości, bo wiemy, że łatwo możemy być zranieni w tym miejscu. Ale jeśli ktoś ma postawę, ja stanę z Tobą w miejscu Twojej słabości, ja pomogę Ci zmierzyć się z tym, nie będę Cię osądzać. Nie odkryję tego innym. Zasłonię Cię. Pomogę Ci. To jest coś niezwykłego. Pierwszy list do Tesalonicza, 5:11. Dlatego zachęcajcie siebie nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Zachęcajcie siebie nawzajem. Gdzie jest różnica pomiędzy zachęcaniem a napominaniem, tak? Ktoś woli być napominany niż zachęcany? Jarek, jesteś specyficzny. To jest naturalne, że większość z nas, 99%, woli być zachęcanym niż napominanym. Nie wiem jak wy, ale jak ja coś złego zrobię, to ja wiem, że coś złego zrobiłem. I nie potrzebuję napominania w tym momencie, tylko potrzebuję zachęty do tego, żeby się zmienić, żeby się podnieść z tego, żeby zrobić inaczej. Dlatego, że chcę się zmieniać. Myślę, że każdy normalny człowiek chce się zmieniać. Więc potrzebujemy zachęty do tego. Zachęta to jest coś, co niezwykle wzmacnia w nas motywację, wzmacnia w nas nadzieję. Sprawia, że choćbyśmy nie wiem, który raz z kolei by nam się nie udało, jednak podnosimy się, nie poddajemy i próbujemy coś zrobić dalej. Myślę, że gdybyśmy zrozumieli, jak wielka moc jest w zachęcie, to byśmy cały czas się zachęcali. Cały czas się zachęcali. A gdybyśmy wiedzieli, jak destrukcyjną siłę niesie z sobą napominanie, jak destrukcyjną siłę niesie z sobą napominanie, zmienilibyśmy od razu swoją postawę. Z napominania na zachęcanie. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że kiedy spotykamy się razem jako Kościół, jako jedna duchowa rodzina, spotykamy się po to, żeby się zachęcać nawzajem. Zobaczcie, istotą naszego spotkania dzisiaj jest to, żebyśmy siebie zachęcali. I oznaką dobrego nabożeństwa nie jest to, że coś tu się dzieje, czy jakieś dobre kazanie było, czy fajne uwielbienie. Ale oznaką dobrego nabożeństwa jest to, czy ja kogoś zachęciłem i czy ja zostałem także zachęcony. Czy ja wychodzę stąd i chcę mi się zmienić, chcę mi się coś zrobić. To jest oznaka tego, że to było dobre nabożeństwo, że to był dobrze spędzony wspólny czas. I tak samo powinno być w naszych domach, w naszych rodzinach. Budowanie jeden drugiego. Wiecie, jeśli jesteśmy razem, jeśli jesteśmy jednym ciałem, to tak naprawdę, jeśli osłabiam drugą osobę, to osłabiam też siebie. Jeśli buduję drugą osobę, buduję też siebie. I w końcu list do Rzymian, 14:19. Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Dążmy do tego. Niech to będzie naszym celem. To, co służy pokojowi, to, co przynosi pokój do mojego domu. W Księdze Przypowieści jest napisane, że kto w swoim domu sieje wiatr i burzę, zbierze zniszczenie. Ale jeśli ja sieję pokój,
Jeśli ja sieję pokój, zbiorę niezwykłą nagrodę. Co nie jest łatwo. Ale pomyślmy teraz. Jeśli Słowo Boże mówi, że tymi cechami te cechy, te wartości powinny kształtować nasze normalne relacje z ludźmi, co dopiero nasze małżeństwo, co dopiero nasz dom, naszą rodzinę. I na koniec jeszcze jeden werset, ostatni, i na tym dzisiaj zakończymy. To jest werset, który tym razem odnosi się do relacji małżeńskich. Werset z listu do Efezjan, 5 rozdział, 21 werset. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Uległość, możemy powiedzieć, że to jest synonim posłuszeństwa. Uległość w najbardziej ogólnym znaczeniu oznacza poddanie się czyimś pouczeniom i poradom. I w Biblii to słowo uległość pojawia się z takimi określeniami, czy odnosi się do takich sfer rzeczywistości jak służba, pokora, respekt, szacunek, cześć, pouczanie i otwartość. Zobaczmy, to jest niezwykłe żądanie. Ze względu na Chrystusa, czyli zobaczmy, to jest coś, czego Chrystus oczekuje od nas. Ze względu na Chrystusa powinniśmy ulegać jeden drugiemu, potrzebujemy być sobie nawzajem posłuszni. Ale to przecież brzmi dziwnie. Bo byłoby czymś oczywistym, gdybyśmy powiedzieli, że jedna osoba powinna być posłuszna drugiej, a nie, że obie naraz mają być sobie posłuszne. No bo jak to jest możliwe? Jak można być sobie nawzajem posłusznym? To kto wtedy decyduje? Wiecie, jeśli nie odniesiemy tego do Bożej wizji małżeństwa, to nie zrozumiemy tego stwierdzenia. Tak jak mówiłem na początku, celem jest budowanie więzi i doświadczanie jedności. Już nie ja, lecz my. Czyli budujemy nasze wspólne więzi poprzez służenie sobie nawzajem. Poprzez okazywanie pokory względem siebie. Poprzez respektowanie siebie nawzajem. Poprzez okazywanie sobie wzajemnego szacunku i czci. Poprzez budowanie siebie oraz bycie otwartym jeden na drugiego. Ponieważ chcemy zbudować coś razem, ponieważ chcemy nawiązać coraz silniejsze i głębsze więzi, ponieważ chcemy doświadczać jedności, ulegamy jeden drugiemu. Ulegamy jeden drugiemu. I tak naprawdę okazujemy się posłuszni wobec tego, co Bóg mówi do nas. Dlatego możemy być nawzajem ulegli wobec siebie i posłuszni wobec siebie. Dlatego, że ten, kto ma decydujący głos, ten, kto mówi o naszych relacjach, ten, kto mówi o naszych wzajemnych więziach, ten, kto mówi o naszym małżeństwie, o naszej rodzinie, jest Bóg. I to jest Jego Słowo. I my potrzebujemy, każdy z nas osobna, przyjąć to Słowo i w ten sposób okazywać sobie nawzajem uległość i posłuszeństwo. Ulegamy jeden drugiemu, żeby każdy z nas w swoim życiu usuwał wszystkie przeszkody, które stoją na drodze do jeszcze bliższych, głębszych więzi między nami. Ja jestem odpowiedzialny za siebie. Ja chcę z Bogiem usuwać wszystkie przeszkody, które stoją pomiędzy mną a moją żoną. Wszystko to, co nie pozwala nam w jakiejś sferze, w jakiejś dziedzinie zbliżyć się do siebie. I chcę ją zachęcać, nie napominać, zachęcać do tego samego. Dając jej wolność podejmowania przez nią samą decyzję. Ale chcę ją zachęcać, dlatego że zależy mi na naszych wspólnych więziach. Dlatego że zależy mi
na tym, co razem budujemy. Dlatego, że 14 lat temu, 13,5 powiedzmy, 13,5 roku temu podjąłem decyzję, że już nie ja, ale my. Że już nie ja sam chcę budować moje życie, ale my chcemy zbudować razem swoje życie. Wiecie, kiedy podejmujemy decyzję, że już nie ja, ale my, wtedy mogę poznać siebie samego na nowo. Dlatego, że poznaję siebie w kontekście tej drugiej osoby, z którą jestem, z którą staję się jedno. I tak samo poznaję tę osobę w kontekście samego siebie. Jak my budujemy więzi, jak my stajemy się jedno. I w tym kontekście patrzę na tą dzisiejszą rocznicę. I przychylam się do tego, co mówiła Agnieszka o Basi i Tomku. Dlatego, że widzę jakość tego małżeństwa. Widzę jakość tej rodziny. Widzę, że oni są wierni decyzji, jaką podjęli. Widzę więzi, jakie są między nimi. Widzę jedność, jaką doświadczają z sobą. Widzę cenę, jaką zapłacili. Wiecie, ich przykład pokazuje, że to jest możliwe. Że nawet po tylu latach, po 20 latach przeżytych wspólnie ze sobą, dalej chcą i dalej mogą budować więzi ze sobą w różnych dziedzinach życia i mogą doświadczać coraz większej jedności. I chcę powiedzieć, że życzę sobie tego zarówno wam, jak i sobie. Każdemu z nas. Wiecie, to, co jest niezwykłe, co jest wspaniałe i jeśli tego nie powiem, to przesłanie nie będzie pełne. Dlatego, że różne rzeczy wydarzają się po drodze. Jesteśmy ludźmi. Jeśli Bóg to honoruje, że jesteśmy ludźmi i Słowo Boże mówi, że On wie, kim jesteśmy. On wie, że jesteśmy prochem. Że dziś jesteśmy, a jutro nas nie ma. On wie, do czego jesteśmy zdolni. To my zaskakujemy samych siebie. Ale Bóg wie, kim jesteśmy. I Bóg wie, jak bardzo czasami potrafimy popsuć różne rzeczy. Jak bardzo potrafimy czasami zniszczyć różne rzeczy. Ale wiecie, to, co jest niezwykłe, to, co odkrywamy, żyjąc z Bogiem, że Bóg jest Bogiem, druga szansa to jest złe słowo, kolejnych szans. Dlatego, że On daje szansę za każdym razem, kiedy Go o to prosimy. Wiecie, to jest niezwykłe. Bóg to nie jest jakieś prawo, Bóg to nie jest jakaś instytucja, Bóg to nie jest człowiek, który zadecydował tak, czy a nie inaczej. Bóg jest kimś, kto daje szansę. I nawet, jeśli coś nie wyszło, nawet jeśli coś zostało zniszczone, to nie znaczy, że nie można w Bogu znaleźć możliwości, żeby zacząć od nowa, żeby spróbować jeszcze raz. Dlatego, że Słowo Boże mówi, to są słowa samego Pana Jezusa, że to diabeł przychodzi po to, żeby kraść, niszczyć i zabijać. To jest jego działka, to jest jego robota. On współpracuje wszędzie tam, gdzie ludzie są okradani, niszczeni, kiedy ważne rzeczy, wartościowe rzeczy są zabijane w ich życiu. To jest jego dział. Ale Pan Jezus powiedział, ale ja przyszedłem. Ja przyszedłem, żebyście mieli życie i doświadczali życia w obfitości. On ma życie. On ma pełnię życia. On ma obfitość życia. Dlatego, że bez względu na to, jaka jest przeszłość, bez względu na to, co się wydarzyło, zawsze możesz zwrócić się do Niego. Zawsze możesz zwrócić się do Niego. I odnaleźć sens, i odnaleźć drogę, i odnaleźć pełnię życia. Razem z Nim. Razem z Nim.
I chcę jeszcze powiedzieć, że ten świat będzie inny. Ten świat się zmieni, kiedy w swoim małżeństwie podejmiesz decyzję, że nie ustaniesz w budowaniu więzi. Nie ustaniesz w osiąganiu coraz większej jedności. Nie ustaniesz. Tak samo, jeśli jeszcze stoisz przed tą decyzją. Nieważne, czy nigdy wcześniej takiej decyzji nie podejmowałeś, czy też coś się rozsypało, posypało, już nie ma. I stoisz dalej przed taką decyzją. Jeśli podejmiesz taką decyzję, jeśli będziesz budować taką relację, będziesz budować to nowe, opuszczając wszystko, co było. Będziesz budować z Bogiem, będziesz budować więzi i doświadczać jedności. Ten świat będzie inny. Ten świat będzie zupełnie inny. I na koniec zrobię coś, czego wcześniej nie ustalałem. Chciałbym tutaj właśnie poprosić. Tutaj. Powiedziałem, a to was dzisiaj zaskakiło. Proszę, powstańmy. Chciałbym poprosić, żeby dali nam coś z tego, co mają, żebyście pomodlili się o nas. I o wszystkie pary małżeńskie, które są dzisiaj tutaj i o wszystkich tych, którzy są jeszcze przed decyzją. Dobrze? A my przyjmijmy to błogosławieństwo. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Panie Jezu, ja Tobie oddaję wszystkich, którzy są pokusowani tej sali i tych, którzy nie ma. I błogosławię w Twoim imieniu, Panie, po prostu, bo Ty naprawdę jesteś Ojcem jedności. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam nie ma po prostu miejsca na zamieszanie, na bałagan i chaos. Ty przychodzisz, by stworzyć nowe rzeczy tam, gdzie po prostu jest zniszczenie. Ty przychodzisz, by dać ratunek tam, gdzie po prostu jest zniszczenie. I ja błogosławię wszystkie pary, wszystkie małżeństwa, które tu są. Błogosławię po prostu jednością, błogosławię po prostu miłością. Miłością, która przejawia się w tym, że dajemy siebie innym. Nie zabieramy innych dla siebie, ale dajemy siebie innym. Tak jest. Tym po prostu, że my błogosławimy innych, oddając siebie. Że po prostu decydujemy się umierać za innych. Przybijać na krzyż po prostu nasze ego, nasze ja, nasze własne plany, po to po prostu, by realizować plany i marzenia innych, po to po prostu, by przynosić im spełnienie. Błogosławię wszystkich po prostu mężczyzn, którzy tu są. Błogosławię po prostu, abyś po prostu, Panie, po prostu tym uczynili po prostu filarami, Panie, domów. Filarami domów, po prostu tymi, którzy idą naprzód, po prostu mają siłę w ramiona, po prostu by pchać, Panie, do przodu to, co się wydaje po prostu za ciężkie. By nieść to, co po prostu Ty, Panie, włożyłeś na jej ramiona. Odpowiedziałeś, Panie, odpowiedziałeś za rodzinę, po prostu za dzieci, za relacje między nimi. Amen. Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu. Panie, ja dziękuję Ci za to, że z Tobą wszystko jest możliwe. Ja dziękuję Ci za to, że Ty potrafisz odbudować to, co leży, to, co jest już po prostu naprawdę zmiażdżone. Ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który ma moc. Ja dziękuję Ci za to, że kiedy my zwracamy się do Ciebie, Ty zwracasz się do nas. Że nawet jeżeli naszymi ludzkimi oczami nie widzimy ratunku, to ja ogłaszam, że ten ratunek jest w Tobie. Amen. Tak jest. Nad każdym małżeństwem, nad każdą rodziną, Panie, która po prostu, której Ty jesteś Bogiem, ja ogłaszam, że Ty jesteś ratunkiem i Ty jesteś po prostu fundamentem. Ja po prostu dziękuję Ci za to, że mamy takiego Boga, do którego możemy przyjść i naprawdę każdą rzecz Tobie polecać. Ja błogosławię wszystkie rodziny, wszystkie małżeństwa i wszystkie pary, które zamierzają po prostu zawrzeć związek małżeński. Ja błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak jest. Amen. 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 Dziękuję Wam bardzo. Siądźmy.